Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Długo oczekiwane moje sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego, 92 rytuału dla Matki Ziemi, czyli 30 listopada 2020 roku. Wyjątkowa pełnia. Pełnia Bobra, Księżyc Szronu, częściowe zaćmienie Księżyca, no i oczywiście. Nasz 92 rytuał dla Matki Ziemi, czyli tak, to już 92 spotkanie. 92 pełnia Księżyca, którą spędzamy razem. I po naszym spotkaniu, rytuał pełni, rytuał świec intencyjnych. Dzisiaj jednak opowiem Ci tylko o rytuałach dla Matki Ziemi, nie o rytuale świec intencyjnych, ponieważ rytuał świec intencyjnych dotyczy tylko tych osób, które brały w nim udział i one już. Podsumowanie otrzymały. Księżyc Szyronu. Hmm. Jak wszystko w energii, tak i tutaj mieliśmy taki właśnie Księżyc Szyronu. W klimacie, gdzie znajduje się większość z Was, był to czas, gdzie drzewa stały się takimi Kryształowymi istotami. Widziałam zdjęcia, które mi wysłaliście, na przykład z polskich Beskidów. Wszystko wyglądało tak bajkowo. Ale wiesz, że w naszym klimacie, czyli na mitycznej Atlantydzie, na Wyspie Maderze, również mieliśmy taki tajemniczy czas. Zaczęło się od tego, że dzień przed naszym rytuałem wybrałam się do Doliny Jastrzębi. Dolina Jastrzębi, chroniona również poprzez nasze rytuały dla Matki Ziemi przed pożarem, zaczęła się bardzo zmieniać. Od dłuższego czasu wszystko wraca już do harmonii i ta dolina staje się coraz piękniejsza. Troszeczkę jest w tym mojego udziału, ponieważ wiesz, że jedną z części mojego powołania, mojej duszy, Marai Maren, Marii, w ciele Marii Bukardi, jest wysiewanie. Wysiewanie energetyczne, fizyczne, materialne na wszystkich płaszczyznach. I od dłuższego czasu, gdy wędrowałam tutaj przez najbliższą okolicę, zawsze zabierałam ze sobą czy kasztany, czy żołędzie, czy nasionka, które mi wysyłacie do magicznej oazy, zawsze malutką część zabieram w moje wędrówki, czyli część wysiewam w magicznej oazie, a część zabieram, aby stworzyć różnorodność tutaj również w tych okolicznych lasach. Lasach, lasach, które... Jeszcze 10 lat temu, 11 lat temu, gdy przybyliśmy tutaj na mityczną Atlantydę, były albo całkowicie spustoszone przez człowieka poprzez e, tak zwaną przemysłową wycinkę eukaliptusa, albo były niszczone przez pożary, e, albo tworzyły je właśnie takie lasy przemysłowe, czyli monokultura e, eukaliptus. Typowo do wycinki na produkcję papieru. I od dłuższego czasu, poprzez jestem pewna, że również nasze rytuały do matki ziemi, bardzo dużo się zmieniło. Zmieniło się w całym wyglądzie tych lasów. Jak mówiłam ci o moim zwyczaju, że zawsze, gdy wędruję, to wędruję również przez takie dzikie ostępy i wysiewam. Wysiewam wszystko. I żołędzie, i kasztany, i nasionka. I czasami, gdy w magicznej Łazie mamy takie momenty, gdy przycinamy różne drzewa, krzewy, to zabieram ze sobą kawałeczki i w porze deszczowej, czyli aktualnie trwa pora deszczowa, Wciskam je do ziemi, wszelkiego rodzaju wierzby, anielskie trąpedy, różne rośliny afrykańskie. I w tym momencie jest to takie zaskakujące, gdy wędruję przez te okoliczne lasy, to dużo z tych nasionek wykiełkowało, dużo z tych roślinek się przyjęło, i teraz, tak w środku lasu eukaliptusowego, nagle powstała różnorodność różnych roślin, różnych drzewek, mniejszych, większych krzewów to wygląda niesamowicie. I gdy dzień przed naszym rytuałem, to jest zawsze taki dzień, w którym zbieram siłę, zbieram moc, mało zajmuję się Wami, więcej zajmuje się sobą, takim oczyszczeniem, przygotowaniem, bo za każdym razem pełnia Księżyca to są albo nasze wspólne rytuały dla Matki Ziemi, to zawsze, ale dodatkowo są czasami rytuały świec intencyjnych czy inne, i potrzebuję mieć taką pełną czystość, aby wykonać te rytuały. Czyli nie tylko rytuał dla Matki Ziemi, ale również te prace indywidualne. To jest taka czystość na najwyższym poziomie, bo moje życie to codzienne rytuały indywidualne, i codziennie staram się dbać o tą czystość, ale przy takich rytuałach masowych, nazwijmy je tak, gdzie taka ilość ludzi bierze w nich udział, jest konieczna najwyższa uwaga, najwyższa świadomość, jaka jest tylko możliwa, ponieważ to również jest zmęczenie, to są również bardzo duże, różne energie i dlatego dbam o to, nie, staram się już od wielu, wielu lat, żeby ten dzień przed rytuałem to był taki dzień, który również często spędzam w naturze, ale nie na takim typowym uziemieniu się, czyli jakichś pracach w połączeniu z ziemią, tylko typowo taki, taka równowaga, harmonia, oczyszczenie, praca z żywiołami. Ale nie z przewagą danego żywiołu, czyli, bo można by było to źle zrozumieć, czy praca na przykład z żywiołem ziemi, no to byłoby sadzenie czy pielęgnacja. Wtedy byłoby zbyt głębokie uziemienie i rytuał nie mógłby się odbyć, ponieważ nastąpiłoby, nastąpiłaby dysharmonia, która uniemożliwiłaby połączenie z duszą wyższą. No i ten dzień przed 92 rytuałem dla Matki Ziemi właśnie przeznaczyłam na wędrówkę do Doliny Jastrzębi i wiesz, że u mnie również pojawił się Książec Szeronu. Nie tylko dlatego, że mieliśmy przez cały tydzień orkan, niesamowite opady deszczu, wiatr, ale również spadł na Maderze śnieg. W górach i u nas w magicznej oazie wiele razy padało gradem, czyli było gradubicie. kuleczki lodu wszędzie dookoła. I gdy byłam w Dolinie Jastrzębi, to akurat była to taka przerwa pomiędzy kolejną fazą pogodową, pomiędzy jedną burzą a drugą burzą. I tak pięknie było wszystko zmoczone, tak dogłębnie zmoczone, że nagle mech na drzewach, ten mech, który często znajdujesz w paczuszkach, na przykład z kamieniami mocy, ususzony mech, to znaczy ja go nie obrywam z drzew, tylko zawsze po intensywnych opadach on jest na... jest oderwany z konarów drzew i, i po prostu leży na ziemi. Ja go zawsze zbieram, suszę i wysyłam w paczuszkach. I ten mech przybrał kolor takiego pięknego, złoto, kryształowo-białego i wyglądał jak oszronione drzewa. Te drzewa, które w tym momencie zrzucają liście na zimę, ponieważ w naszym klimacie mamy różne drzewa. I takie, które zrzucają liście na zimę, i takie, które są wiecznie zielone. I akurat drzewa kasztanów jadalnych, one zrzucają liście na zimę i na nich często rośnie ten mech. Wyglądały jak oszronione i dlatego taka pełnia szorony również tutaj na mitycznej Atlantycie. No, ale przechodzimy do mojego sprawozdania z naszego 92 rytuału dla Matki Ziemi. To było wyjątkowe. Cały dzień był wyjątkowy. Już ten moment, gdy nagle poczułam, teraz musi być zaćmienie zaćmienie księżyca, czyli jeszcze w środku dnia, <głos》> jeszcze było jasno. Dokładnie zerknęłam na zegar, no oczywiście, że to był ten moment zaćmienia, już to było tak wyczuwalne w energii, takie wyjątkowe. Nasze spotkanie jednak odbyło się już po zaćmieniu i od, y, również rytuał świec intencyjnych odbył się po zaćmieniu. Rytuał świec intencyjnych w tej chwili odbywa się co pełnią księżyca i co nów księżyca. Teraz będzie bardzo wyjątkowy nów, bo cały ten czas, w którym w tym momencie się znajdujemy, jest niezwykle ważny. W naszej historii jest to najważniejszy czas energetyczny, jaki można sobie wyobrazić. 92. Rytuał dla Matki Ziemi odbył się 30 listopada w czasie zaćmienia Księżyca. Teraz rytuał świec intencyjnych, nasze spotkanie w czasie nowiu księżyca, 14 grudnia to jest jednocześnie zaćmienie słońca. I to wszystko dzieje się w czasie tak zwanego panowania mroku przed 21 grudnia. Jak wiesz, 21 grudnia to jest przesilenie, i 21 grudnia to jest tak zwane święto światła. Od tego dnia. Światło będzie silniejsze na Ziemi, ale tego 21 grudnia mamy bardzo wyjątkowy czas. To jest nie tylko to, że mamy święto światła, ale to, że jest to tak zwana wielka koniunkcja Jowisza i Saturna, która rozpoczyna czas kolejnych takich 20 lat. Bardzo wyjątkowy moment w życiu każdego z nas, w Twoim życiu, w moim życiu. I gdy opowiem Ci, co wydarzyło się na rytuale dla Matki Ziemi, i jesteś osobą, która bierze udział w tym rytuale już nie po raz pierwszy, ale już na przykład od kilku lat, to zobaczysz, jak to wszystko układa się w całość. Również nasze spotkania co czwartek, tak zwane ceremonie, czyli nasze bardzo uroczyste spotkania. Które mają zawsze ten moment najpierw oczyszczenia, aktywacji wewnętrznego światła, później podwyższenia wibracji, takiego również takiej ochrony na kolejny czas. I każda z tych tak zwanych ceremonii ma inny temat, to jak zwrócisz uwagę na to, ceremonia klucze do szczęścia tak je nazwałam każda z tych ceremonii to jest właśnie taki klucz, Inicjacji, do szczęścia, spełnienia i to jest bardzo wyjątkowy moment, jak to wszystko układa się w całość. Każde nasze spotkanie, wszystko to, co się wydarzyło do tej pory, wszystko ma znaczenie. Ten odgłos, który jest tutaj u mnie, to jest żuczek, który siedzi tutaj i gra na skrzydłach. <śled> Nie chcę go wyrzucać na zewnątrz, ponieważ cały czas bardzo pada deszcz. Poczekam do jutra, aż będzie może słońce, i wtedy wypuszczę go na zewnątrz, bo w takim deszczu to on długo nie pożyje. Musi sobie najpierw znaleźć jakieś schronienie. No i ten cały czas przed pełnią, w czasie pełni, i ten czas trwa nadal również em, w ten czwartek miała miejsce nasza 137 ceremonia i zwrócił uwagę jaki był temat naszego spotkania i również cały przebieg czyli ta ceremonia przeprowadzona została przeze mnie w deszczu jak i rytuał dla matki ziemi ten wcześniejszy rytuał dla matki ziemi 30 to było właśnie takie spotkanie w środku Cyklonów, w środku orkanów, w środku burzy. Dokładnie tak to wyglądało. Tak jak i nasza ceremonia, ta 137 w czwartek, ty wiesz, że ja zawsze nagrywam je na zewnątrz i również jak pada, czy cokolwiek się dzieje, nie ma to znaczenia, zawsze się spotykamy. Chyba tylko był jeden czy dwa razy, mieliśmy takie malutkie przesunięcie, ale. Spotykam się w każdy czwartek, i również to spotkanie było bardzo wyjątkowe ze względu na to, co wszystko się wydarzyło. I przede wszystkim tą oczyszczającą energię. Tą niesamowicie oczyszczającą energię deszczu, ale również to, że zleciały się zięby, co było widać na nagraniu, to, to wszystko miało ogromne znaczenie. Ja staram się to wszystko opisywać na blogu, czyli aktualne zwierzęta mocy, na co należy zwrócić uwagę, jak iść dalej, bo to jest bardzo ciężki, bardzo trudny czas dla każdego z nas i wszystkie te wskazówki masz na moim blogu www.BukardiMaria, napisane razem. Kom, tam jest wszystko to, co ważne. Także ceremonie, ja jeszcze raz tutaj to powtórzę, ponieważ to nagranie pojawi się również na mediach społecznościowych. Jeżeli masz dostęp za 33 zł, lub 111 lub 1111. Masz dostęp do wszystkich poprzednich ceremonii, czyli 137, zawsze do tej nowej, ale również do wszystkich moich książek, czyli e-booków, audiobooków, słuchowisk. Wszystkiego. Masz zawsze tę możliwość wyboru. Dostęp na prawie tydzień za 33 zł. Dostęp na miesiąc za 111 i dostęp na cały rok za 1111 to jest najlepszy dostęp, ponieważ masz właściwie te dwa miesiące bezpłatnie w tym dostępie. Czyli to Ci gwarantuje dostęp do wszystkich materiałów, wszystkich treści, wszystkich moich kursów, szkoleń, wszystkiego tego, co do tej pory stworzyłam. Kolejna. Sprawa, którą uważam za, za bardzo ważną, to właśnie ten, ten środek, to oko cyklonu, nazwijmy to tak, ponieważ dokładnie w tym momencie, gdy znaleźliśmy się w tym centrum orkanu, który szalał tutaj na, na tych wyspach, to miał miejsce nasz rytuał dla Matki Ziemi. Podkreślam to, bo jest to związane z czymś, o czym za chwileczką będę ci opowiadać. No, ale przechodzimy krok po kroku. Nasze spotkanie rozpoczęłam wcześniej. Było może 20 minut wcześniej. Potrzebowałam tego czasu, aby znaleźć odpowiednie miejsce, przygotować się w tym wietrze, deszczu, niesamowitym, chłodzie, zimnie. Potrzebowałam troszeczkę więcej minut wcześniej, zanim nastąpił ten, ten właściwy rytuał. I tym razem spotkanie odbyło się na moim śnieżno-białym tarasie, tak poczułam i również pasowało to do, do tego Księżyca Szeronu, um, czyli stworzyłam magiczny krąg, przywołałam żywioły w tej bardziej takiej skomplikowanej formie, jak że w każdy czwartek spotykamy się na ceremoniach, tam jest też taki moment, że przywołuję żywioły, bo jest to bardzo ważne, jest to ważne w tym procesie oczyszczenia, ochrony, podwyższenia wibracji, ponieważ tutaj na ziemi, Rządzonej przez prawa ziemskie są te najważniejsze cztery żywioły, czyli żywioł powietrza, żywioł ognia, żywioł wody, żywioł ziemi. O tym każdy wie, kto chociaż troszeczkę się interesuje tą tematyką. I przywołanie tych żywiołów, połączenie się z ich siłą, z ich mocą, jest niezwykle istotne przy wszystkich rytuałach i jest to również taka ochrona, taka forma ochrony. Ale to znasz z moich książek. I gdy stworzyłam magiczny krąg, cały czas padał deszcz. Mój krąg stworzyłam w ten sposób, że mogłam być na samym środku mojego śnieżnobiałego tarasu, ale mogłam przejść również odrobinkę pod takie naturalne zadaszenie zrobione z wawrzynów. To są to jest takie leciutkie zadaszenie, które i tak wiele nie pomaga, ponieważ przy tym orkanie <grystanie> to deszcz padał poziomo i trafiał wszędzie. Także moja suknia, mój płaszcz były całkowicie przemoczone po rytuale dla Matki Ziemi. A miałam suknię z potrójnymi halkami dokładnie trzy halki grube halki. I oczywiście jeszcze na to płaszcz, tak, że byłam bardzo dobrze zabezpieczona, a byłam przemuknięta do słuchaj, nitki? Tak się to jakoś mówi. No i rozpoczęłam nasz rytuał, czyli na samym początku to zgranie moich wibracji, z wibracją rytuału, z tym wszystkim, co działo się wokół. I na tym rytuale towarzyszył mi cały czas ten mały, srebrny, Kotek, czyli nie ten najmniejszy e, kocurek teo, tylko ten średni, średnio mniejszy, e, ta koteczka e, Sreberko. Ta koteczka, którą często widzisz na zdjęciach, ma takie wyjątkowe ubarwienie i niezwykłe oczy, te oczy jako zwierciadło duszy są bardzo wyjątkowe. Ktoś mi kiedyś powiedział, że to jest taki typowy kot na plakaty. <laughs> Mimo tego, że jest to, nie jest to rasowy kot, to jest dachowiec, ale ten kotek jest bardzo magiczny, bo ma bardzo magiczną duszę. I ten kotek towarzyszył mi przez cały rytuał dla Matki Ziemi, przez jego pierwszą część, czyli w pełnym, padającym deszczu, zimnie. Wietrze i wcale mu to nie przeszkadzało, żeby siedzieć u moich stóp, w mojej sukni, nie pod suknią, tylko obok sukni, w tym padającym deszczu i wietrze i mruczeć przez całą pierwszą część. Jeżeli znasz moje spotkania, to wiesz, że kot ma szczególne znaczenie jako zwierzę mocy. Nie na darmo jest to symbol czarownic, ale kot ma szczególne właściwości. Czyli kot wyłapuje wszystkie negatywne energie i neutralizuje je. Dlatego koty zawsze śpią w tych miejscach, gdzie są negatywne energie, żyły, wodne, krzyżówki, różne, e, różna energia radioaktywna, energia szkodliwa, on ją wyłapuje, przyjmuje ją do siebie i neutralizuje. Że Właśnie on był na tej pierwszej części rytuału dla Matki Ziemi, ma ogromne znaczenie, ponieważ cała ta pierwsza część to było dogłębne oczyszczanie. I jak teraz popatrzysz na nasze poprzednie spotkania z Ceremonie, czwartkowe ceremonie, to zwróć uwagę, jak już długo trwa ten proces oczyszczania. Czyli są różne tematy, różne zwierzęta mocy, różnie przebiega to nasze spotkanie, ale jednak tą podstawową nutą gdzieś tam jest właśnie to oczyszczanie oczyszczanie kodów karmicznych, kodów krwi, oczyszczanie podświadomości, oczyszczanie różnych um, zapisów. Tzw. Tak nawyków, nałogów, szkodliwych zachowań, ym, gdzieś przyzwyczajeń, tak zwanych. I dokładnie ta pierwsza część. I ten kot, który cały czas mruczał u moich stóp z lewej strony. On był dokładnie z lewej strony, czyli od strony serca, ale również z lewej strony to ma szczególne znaczenie, jeżeli znasz się na energiach. I cały czas mruczał. Nie przeszkadzało mu to, że tak. Niesamowicie wiało, padał deszcz, ja jeszcze w życiu nie przeżyłam takiego orkanu w takiej sile, w takim natężeniu, że aż te uderzenia sprawiały ból, bo one były niesamowicie mocne, a ile litrów wody spadło, to już chyba tylko wiedzą meteorolodzy. Bo to bardzo ekstremalna sytuacja, cały tydzień, i teraz jeszcze są takie wydźwięki tego. Dzisiaj mamy 4? 4 grudnia, i ten wydźwięk jeszcze jest, czyli nadal są opady, troszeczkę wyszło słońce, ale cały czas ta energia jeszcze trwa, takie centrum. I Oczywiście lotnisko było zamknięte, był czerwony stopień alarmu w, w wielu miejscach tutaj na wyspie Maderze, nie było prądu e, i tak dalej, i tak dalej. Co znamy, praktycznie co roku e, jest taki moment właśnie tego, tej, tej pory deszczowej, gdy to wszystko dopiero się zaczyna, czyli jeszcze jest gorąco, ciepło, ale już z północy nadchodzi ta, ta zima, ponieważ w tych północnych e, regionach... E, już jest śnieg, mróz i to wszystko zbija się i tutaj kumuluje na tej naszej wyspie czy na tym archipelagu i wyładowuje się, takie starcie dwóch, dwóch sił, tego ciepła, zimna, wysokiej, niskiej. To jest niesamowite przeżycie za każdym razem, tym bardziej, że gdy jest ten czas burzowy, to nie wiem czy to znasz, gdy przebywa się na wyspie, która jest otoczona oceanem i nie ma wiele, 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 bardzo, bardzo daleko nie ma żadnych innych kawałków lądu, to gdy jest burza, to ona odbija się od tafli oceanu. Wszystko jest rozświetlone. Do tego ten księżyc, wyłaniający się za chmur, no coś. Niesamowitego. Już nawet podjęłam taką decyzję, że muszę zainwestować w taki porządny sprzęt fotograficzny, żeby ci takie rzeczy móc nagrać, pokazać, bo jeżeli y, nie było ci dane tego kiedykolwiek przeżyć, to jest to przeżycie niesamowite. Czyli nie tylko te gwiazdy, droga mleczna y, i wszystko, jak się przesuwa, jak w kaleidoskopie te wszystkie zjawiska, widmo Brokenu i tak dalej, które występują tutaj na tej wyspie, ale właśnie również ten czas burzowy to jest. To jest coś niesamowitego, to jest jak najlepszy film, o, <laughs> najlepszy film, dokładnie. No i teraz tak, ta pierwsza część, może zaczniemy od tego, jak byłam ubrana. Więc miałam srebrną suknię z grubego aksamitu, oczywiście te halki pod tym yy, i czy miałam biżuterię? Nie, miałam tylko dwa smoki z czarnym y, onyksem. Tak, miałam moje peścienie magiczne, miałam bransoletki, dokładnie tak jak na ostatnich ceremoniach, co widzisz na, na filmach. Nie miałam tym razem diademu, czy nie miałam tak zwanej korony i nie miałam mojego takiego szczególnego naszyjnika z labladorytem, który z, nasz, z naszych ceremonii, jego nie miałam, miałam zastąpiony tym razem tym talizmanem, amuletem dwóch smoków z pentagramem i z czarnym onyxem. Tak, zostało mi to wskazane. Miałam czerwony płaszcz, czerwony szal, którym byłam owinięta na wysokości splotu słonecznego, więc gdy mój przewodnik powiedział mi, że mam ten szal założyć, to już wiedziałam, że będzie trudny rytuał. Bo to ma wszystko ogromne znaczenie, jak wiesz, kolor czerwony, ma niesamowite znaczenie ochronne. I teraz. Rozpoczęła się ta pierwsza część i ta pierwsza część w takim centrum orkanu, centrum burzy. Tak niesamowicie biły pioruny dookoła. Wszystko co kilka sekund rozświetlało to, to odbicie się yy, w oceanie i jednocześnie ten, ten pogłos. To było niesamowite, a kotek był nieustraszony. <ścoughs> no i gdy zaczął się rytuał, to. Ja zerknę sobie tylko na notatki. Dokładnie. Rytuał się rozpoczął troszeczkę wcześniej. Gdy byłam już gotowa, rozpoczęłam rytuał i wszystko zaczęło się od ciszy. Była niesamowita cisza energetyczna. Taka była cisza w eterze. Taka cisza w środku burzy, czy burz, w środku orkanu. Jak mogę Ci to wytłumaczyć? To było tak. Było właściwie głośno, bo był wiatr, padający deszcz. Ten deszcz uderzał o wszystko, gałęzie się łamały, e, uderzały pioruny, ale była cisza w energii. To było takie niesamowite, tak jakby tylko te żywioły szalały, ale w energii czyli Takiej komunikacji, ludzkich myślach, polu globalnej świadomości, tym wszystkim była niesamowita cisza. I zaczęłam się koncentrować na tym, dlaczego jest taka cisza, bo zazwyczaj ja, gdy w czasie takich rytuałów jestem medium, takim przekaźnikiem energii na najwyższym poziomie, to ja słyszę wszystko, widzę wszystko, co dzieje się na Ziemi, widzę, co dzieje się w okolicy. To jest tak, jakby tego nie można wytłumaczyć, Naszymi ludzkimi słowami, czy tym, co znamy jako ludzie. To można wytłumaczyć tylko jeżeli ktoś ma podobne doświadczenia, albo używając prostych słów. Ty wiesz, że ja zawsze używam prostych słów. Staram ci się to pokazać obrazowo. Jak? Jak można sobie to wyobrazić? Popatrz, jeżeli została napisana apokalipsa świętego Jana, jeżeli zostały napisane przepowiednie Nostradamusa, to nikt nie jest w stanie tego zrozumieć i odszyfrować, o co tak naprawdę chodziło. Dlaczego? Bo tylko ktoś, kto rozumie tę wizję, kto może to sam zobaczyć, rozumie, co to oznacza. I dokładnie tak samo jest w czasie rytuału dla Matki Ziemi. Ja staram się wszystko tak... Bardzo prosto powiedzieć, żeby można sobie to było wyobrazić na maksymalnym poziomie, ale to zawsze będzie tak, że te osoby z was, które mają podobne doświadczenia, od razu będą wiedziały o co chodzi. A te osoby, które jeszcze nie mają rozwiniętych tych właściwości, albo w jakiś sposób coś je blokuje w tym, w tym procesie. Mogą pewnych rzeczy w ogóle nie rozumieć albo wydawać im się to takie troszkę jak z powieści fantastycznej, o nazwijmy to tak. Ale to wszystko się dzieje, to jest wszystko naprawdę, tylko czasami brakuje tych słów, aby to opisać. I tak, dokładnie tak samo, gdy piszecie do mnie Wasze sprawozdania z rytuału dla Matki Ziemi, to ja dokładnie wiem, co chcecie mi powiedzieć. Mimo tego, że często piszecie, O Pani Maria, nie wiem jak to opisać, bo to było takie, 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 no ale nie wiem jakich słów użyć, żeby to przekazać. Bo to, to dokładnie tak jest. Czasami brakuje słów, które mogłyby pokazać to, co chcę Ci przekazać. I tak właśnie zazwyczaj w rytuałach dla Matki Ziemi, bo te rzeczy, które, rzeczy w cudzysłowie, które się dzieją, są takie, takie wyjątkowe, że każde słowo, my mamy to tak, że każde słowo to zaklęcie, każde słowo ma jakieś znaczenie. W tej chwili, gdzie mrok panuje na Ziemi, wiele słów zostało odwróconych, czyli Wiele słów zostało tak, jak to nazwać, zanieczyszczonych, zabrudzonych. Gdy ktoś powie miłość, to ktoś rozumie to słowo inaczej, a ktoś inaczej. W zależności od tego, na ile ma w sobie tych schematów, tych programów, tych ograniczeń tutaj. Matrixa. I tak samo jak ktoś powie słowo demokracja, to to ma zupełnie inne znaczenie dla jednej osoby, a zupełnie dla inne dla drugiej osoby. A jeszcze gdy media przewrócą to do góry nogami, to już ma zupełnie inne znaczenie. I dlatego te słowa nigdy nie oddają tego. Tego, tej, tego prawdziwego przeżycia. I dlatego dla mnie jest to tak bardzo ważne, żeby używać prostych słów i takich słów, które maksymalnie mogą Ci oddać wibrację danego, danego, da, danej sytuacji. Czyli pojawiła się ta cisza, i w tej ciszy zaczęłam się koncentrować na tym, dlaczego jest taka cisza. Dlaczego nie widzę, nie słyszę myśli, ludzi, tych sygnałów, tych wszystkich fal, telewizji, radio itd., ponieważ byłam w samym centrum burzy, w samym centrum orkanów, w samym centrum tego oko cyklonu, nazwijmy to tak, i przez to to wszystko było jak gdyby odcięte. Siły wyższe zadbały o to, żeby moje ciało zostało maksymalnie oczyszczone również przez to. To było niesamowite. I gdy zaczęłam się koncentrować, to, to widziałam takie obrazy, jak na przykład mnóstwo ludzi, którzy w tym czasie, no to już było ciemno, również u mnie, czyli w Europie dużo, dużo, dużo już było ciemno. Dużo ludzi siedziało przed telewizorami, oglądało wiadomości i to było, wiesz, to było straszne. Te obrazy były straszne. Te obrazy... Ta pierwsza część rytuału dla Matki Ziemi, to była taka. takie dwa przeciwieństwa. Jedna strona na początku w ogóle nie rozumiałam o co chodzi, dlaczego siły wyższe wskazują i pokazują mi takie skrajne obrazy. Z jednej strony ludzie, tak jakby w ogóle bez duszy, ludzie, i tutaj uwaga, żeby nikt się nie poczuł jakoś urażony w tym momencie. Tutaj nie chodzi o jakieś ogólniki, że jeżeli ktoś tam ogląda serial, to on już jest bez duszy. Jeżeli ktoś ogląda wiadomości raz na jakiś czas, to on już też jest bez duszy, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Te obrazy, które widziałam, to były obrazy ekstremalne czyli to byli ludzie, którzy całe swoje życie kształtowali według tego, co wychodzi z tego telewizora czyli to było ich jedyne okno na świat. Inni ludzie mieli inne okno na świat, Windows. No nie na darmo nazywa się to Windows, czyli okna, okno. Window, Windows, okna. Z języka angielskiego, czyli okno na świat. I ta. Ten, ten pierwszy obraz taki ekstremalny, to było właśnie ludzie, którzy siedzieli czy przed komputerem, czy siedzieli przed telewizorem i ich połączenie z ich duszą było całkowicie przerwane. Ich jedynym oknem na świat był właśnie ten telewizor, ten komputer, czyli ten internet, i to było taki, jakby to było całkowicie ich treścią, ich istnienia tutaj na Ziemi. I wiesz, to było takie wszystko, takie zimne. Takie, aż taką gęsią skórkę mam w tym momencie, gdy o tym opowiadam, bo to odczucie było takie zimne. A ty wiesz, że zimno, niskie wibracje, chłód to, to zawsze kojarzy się z czymś niskim, z czymś negatywnym. Dlatego w miejscach, na przykład opętanych, zawsze jest zimno. Albo w miejscach, gdzie są negatywne energie, krzyżówki energetyczne, różne szkodliwe, też jest zimno. I zwróć na to uwagę, że w tej wizji to były bardzo skrajne wizje. Z jednej strony ci ludzie, którzy zupełnie nie mieli połączenia ze swoją duszą. Oni się koncentrowali na tym, co widzą, i to było treścią ich życia. Na takiej zasadzie, że kolejnego dnia czy w kolejnych dniach oni żyli tym, co widzieli, mówili o tym, myśleli o tym, działali według tego. Niesamowite. To już można by tak powiedzieć, bez obrazy tutaj dla nikogo, zombie, czyli bez duszy. Czyli tylko ciała, jak gdyby, kierowane przez coś. I drugi obraz, ekstremalny znowu, to były takie różne, różne obrazy ludzi, którzy żyli w bardzo prosty sposób. Na przykład widziałam parę, która. Mieszkała w małym drewnianym domku, w jakimś zupełnie um, centrum lasu, gdzieś w górach. Myślę, że była to Kanada. Siedzieli sobie, mieli lampkę naftową zapaloną, czy jakąś lampkę taką ze świecą, i siedzieli, rozmawiali, um, uśmiechali się do siebie. To było takie piękne. Tam było tak cieplutko w tym drewnianym domku. Cieplutko. Ze względu na pozytywną energię. I widziałam nagle na co oni patrzą. Oni patrzyli przez okno, za oknem było ciemno, ale było to okno oszronione, już było dużo śniegu, tak do połowy szyby był śnieg, a później były takie wzory ze szronu. I to było takie piękne, taki piękny obraz. Nagle widziałam inną kobietę, gdzieś może w Hiszpanii to było, a może gdzieś w Brazylii, która żyła również w bardzo prosty sposób, tam robiła jakąś herbatkę takimi domowymi sposobami i tam było również tak cieplutko. I ci ludzie mieli taką, nies taką niesamowite połączenie z ziemią i z własną duszą. To były takie przeciwieństwa. To są oczywiście tylko pojedyncze przykłady, ale te przeciwieństwa były takie ekstremalne. Tutaj z jednej strony te obrazy, tutaj te obrazy, tutaj te obrazy, tutaj te obrazy. Tutaj te obrazy. I to powtórzyło się w drugiej części, o czym za chwileczkę ci opowiem. Ale w pierwszym momencie nie bardzo wiedziałam, ja jako Maria Bukardi, jak mam to... Moja dusza już wiedziała, ale ja jako Maria Bukardi jeszcze za bardzo nie wiedziałam, jak to mam ugryźć, z której strony. O co tutaj chodzi? Zaczęłam się koncentrować, przecież rytuał dla Matki Ziemi, to należy wizualizować, co chcemy widzieć tutaj na Ziemi, ale ja w tym momencie jestem zawsze takim medium, że... Wszystkie te wizualizacje od razu zostają w jakiś sposób przekierowane, ponieważ przeze mnie działają te siły wyższe: siły boskie, siły najwyższe, siły źródła. I w zależności od rytuału, jaki to jest rytuał dla Matki Ziemi, to różne rzeczy się dzieją, i moje ciało, moja dusza jest takim przekaźnikiem, nazwijmy to tak, pomiędzy tym, co wyższe, a tym, co ziemskie, pomiędzy tym, co ziemskie, a tym, co wyższe tak to mogłabym tymi prostymi słowami wytłumaczyć. Dlatego ja zawsze daję wam wskazówki dla tych osób, które potrafią wizualizować i których rola w rytuałach dla Matki Ziemi, bo oczywiście każdy z nas jest inny, każdy ma inną duszę, każdy ma inne powołanie i niektóre osoby z was mają również to powołanie, żeby wizualizować w tym momencie, żeby w tym momencie szczególnie wysyłać jakieś obrazy. A znowu inne osoby mają inne zadanie, na przykład aby chronić wojownicy światła za Zwyczaj chronią nas w czasie rytuału dla Matki Ziemi, więc oni nie mogą ani nic wizualizować. Zawsze te wizualizacje im się nie będą udawać, bo ich dusze są zajęte tą ochroną, tą walką, tym zabezpieczeniem. Czasami walką z demonami, walką z negatywnymi energiami, które chcą ten rytuał zablokować. Często wojownicy światła po prostu w tym ciele fizycznym zasypią w czasie rytuału dla Matki Ziemi, i później mają takie pretensje sami do siebie, że zasnęli, chociaż już myślę, że w tym momencie nie, po tylu latach to już wiedzą, że jest to normalne i naturalne, ponieważ ich dusza walczy. I ich ciało tylko by przeszkadzało w tym całym procesie. Dlatego zasypiają, siła wyższa i po prostu usypia. I ta pierwsza część, czyli te przeciwieństwa, dokładnie, idziemy dalej, no bo ich zapisek, zapisków, zapis do moich Zapisów, zapisków czy zapisek? <grych> Wybacz, już tyle lat po prostu jestem za granicą, że czasami już mogłem popełnić jakieś błędy. Czyli dobrze, to było to, co związane z ludźmi. Następnie widziałam takie ekstremalne rzeczy na Ziemi ze świata zwierząt, ze świata roślin i ze świata całkształtu. Nazwijmy to tak. Czyli widziałam na przykład, jak las rośnie, jak, jak rosną małe drzewka, tak jakby nagle e, nagrać to e, normalnie jako film i w przyspieszonym tempie przewinąć. To wtedy tak to mniej więcej wyglądały te wizje. To było przepiękne. To to komunikowanie się, drzew między sobą, te, to, ten, ten całokształt tych ekosystemów, to było bardzo, bardzo piękne, bardzo piękne. A z drugiej strony znowu te obszary przemysłowe to wszystko takie same przeciwieństwa na tym rytuale. I teraz dobrze nastąpił znów spokój całkowity spokój. Cisza, spokój. I gdy zapisywałam to wszystko już po naszym rytuale, to już teraz wiem, czemu to służyło. Siła wyższa wykorzystuje mnie, w moje ciało, moje zdolności, moją duszę, która jest tutaj na wolontariacie, bo jak wiesz, jestem ymm, moją cyfrą urodzenia jest 33, czyli wolontariat na Ziemi. <grym> I wykorzystuje mnie do odczytania stanu aktualnego na ziemi, zebraniu tych informacji do źródła i później ze źródła przekazanie do mnie czegoś, co ma tutaj zostać przekazane do ziemi. Kto może tak porównać? Tak jakby komputer, który zbiera wszystkie informacje, ściąga wszystkie informacje, wszystkie fale, taki odbiornik o i przekazuje to gdzieś dalej. Przekazuje to do źródła. Później to źródło to odczytuje. Wyciąga z tego z pewnością jakieś swoje boskie wnioski, tak naszymi ludzkimi słowami. I wysyła tutaj z powrotem ten boski kot dopasowany do tego stanu, żeby ten stan doprowadzić do harmonii, do światła, do tego, co boskie, do tego, co piękne, do tego, co pozytywne. Czyli najpierw Używa mnie do odczytania tych wszystkich informacji, przekazania tych informacji i później używa mnie do przyjęcia tej informacji zwrotnej i przekazania jej do ziemi. No tak mogłabym to takimi normalnymi ludzkimi słowami wytłumaczyć. I teraz co się wydarzyło? 92. rytuał dla Matki Ziemi miał również drugi etap. I na początku nie wiedziałam o tym, że ten etap nastąpi. Ten pierwszy etap zakończył się tym, że nagle na moim śnieżnobiałym tarasie po mojej prawej stronie pojawił się jednorożec. Jednorożec, jak wiesz, był naszym przewodnikiem już dawno, dawno temu na jednej z ceremonii z Porto Santo, czyli sąsiedniej wyspy tutaj na Mitycznej Atlantydzie i również w ostatnim czasie pojawił się na tych nowych ceremoniach z tej serii już 100. Jednorożec dotknął mnie tym swoim magicznym rogiem, nazwijmy to tak. Ten róg, oczywiście to było wszystko w energii, czyli ten róg był w takiej wibracji złoto-białej, bardzo pięknej, takiej, takiej czystej, takiej No nie, nie mogę znaleźć słowa, żeby to to opisać. To było takie delikatne, takie piękne. Ale wiesz, że gdy jednorożec się komuś pojawia, że pojawia się tylko, jeżeli mamy czyste serce. Czyli to całe poprzednie oczyszczanie miało na celu takie maksymalne oczyszczenie mojego serca. Tam były zabrudzenia. Ja wiem, że były w nim zabrudzenia, bo ja jestem również tylko człowiekiem tutaj w tej inkarnacji. I w ostatnich, ostatnich dniach um, były różne sytuacje, które nie były... Piękne i pozytywne, i zabrudzenia na tym moim sercu powstały. I on dotknął mnie, czyli moje serce było na tyle czyste, że mógł się pojawić i mógł dokonać tego procesu. To było bardzo wyjątkowe, bardzo wyjątkowe. I tak, gdy dotknął mnie tym rogiem, to ja od razu y poczułam, w którym miejscu na sercu. Było, było to zabrudzenie, i to nagle tak się rozpuściło. I gdy to się rozpuściło, to nagle po lewej stronie pojawił się Pegas. A ty wiesz, że jedna z naszych również ostatnich ceremonii, e, cespod, to było spotkanie na szczycie diamentowej piramidy, tutaj na Maderze. To było spotkanie z Pegazem. Pamiętasz, gdy w tym miejscu znalazłam. Ja strzemię pióro, które jest tutaj ze mną obok mnie. Już mam dwa takie piękne pióra. Ten pegas pojawił się obok mnie z lewej strony, i w tym połączeniu z tym jednorożcem, coś we mnie, w moim ciele się dokonało. I zniknęły w tym momencie, gdy one zniknęły, to na samym środku, tuż przede mną. Jak z popiołów pojawił się feniks. I to było takie wyjątkowe, takie przeżycie, którego nie sposób opisać słowami. Ten feniks jako połączenie ognia i wody. Ten feniks, który powstaje z popiołów. I te ostatnie przesłania naszych ostatnich spotkań w czwartki, to właśnie, by narodzić się na nowo, żeby narodzić się w nowej postaci. To to wszystko jest tak powiązane. I gdy ten feniks się pojawił przede mną, to było takie odczucie, takiej siły, takiej mocy, takiego, że można góry przenosić. I w tym momencie, gdy on się pojawił, tylko aby się pokazać, zaczęło się to wszystko rozpuszczać, i tak, jakby za mgłą pojawił się jeleń z krzyżem pomiędzy porożem, ten. Ten święty jeleń, którego już znasz z naszych rytuałów dla Matki Ziemi, ale również z legend. I wiesz, ja o tym prawie zapomniałam, bo ja tego nie zapisałam w moich notatkach, w mojej magicznej księdze. Zapisałam to tak tylko bardzo symbolicznie, rysunkowo i wczoraj otrzymałam nagranie od jednej z uczestniczek, która dokładnie to samo widziała. I to nagranie przyszło w odpowiednim momencie, żeby mi to przypomnieć, że to, była, to był koniec pierwszego etapu, czyli tuż przed godziną 22 czasu polskiego. I gdyby to nagranie do mnie nie doszło, to może zapomniałabym Ci o tym powiedzieć. Ale to nagranie doszło. Doszło na czas. I dlatego mogę Ci dzisiaj o tym powiedzieć. Bo teraz już rozumiem tutaj te moje rysunki w mojej magicznej księdze. Co miał autor na myśli malując te rzeczy. Przypomniało mi się po prostu poprzez to nagranie. To była część pierwsza, i ja byłam już pewna, że już jest dawno, może godzina 23, bo nie, mam, nie miałam przy sobie zegara, nic, nie miałam takiego, co mogłoby mi ten czas odmierzyć. I. I właściwie chciałam już zakończyć, gdy nagle jakoś magicznie przestał padać deszcz. Wiatr się uspokoił. I nagle nade mną się zrobiła taka dziura w niebie. Ja się zawsze tak śmieję, że ja działam jak czempasta, czyli rozbijacz chmur. Z pewnością znasz to w energiach, że można zbudować takie urządzenie, które rozbija chmury. <grym> I Zazwyczaj w rytuałach dla Matki Ziemi tak to wygląda, że nade mną jest czyste niebo, a dookoła są chmury. I w tym momencie, gdy tak przestał ten deszcz padać, gdy przestał wiać wiatr, tak się nagle wszystko uspokoiło. Ja już byłam pewna, że już jest po dla Matki Ziemi, ale jeszcze nie usunęłam magicznego kręgu. Nadal byłam w magicznym kręgu. Słyszę, że biją dzwony kościelne i że dokładnie jest godzina 22. I w tym momencie, jak grom z jasnego nieba, jak grom z jasnego nieba, zaczynało się coś, co było najważniejszym w całym naszym rytuale. Rozpoczęło się od tego, że przewitałam się z Wami, bo wiedziałam, że jest godzina 22. Już czułam, że iskierki łączą się ze mną, których wcześniej w ogóle nie czułam, tylko pojedyncze osoby, jedną z wojowniczek czułam bardzo mocno, ale to dlatego, że mamy bardzo silne połączenie, jest również moją uczennicą i intensywnie trwa, je, trwa jej nauka cały czas. I również czułam kilka takich światełek, ale nie na tyle, na ile. Zazwyczaj jest to w rytuałach dla Matki Ziemi, ponieważ to, to centrum, to oko tego cyklonu. Znajdując się w tym oku tego cyklonu, po prostu te energie były ode mnie odcięte. I w tym momencie, tej godziny 22, gdy zaczęły bić te dzwony kościelne, nagle się wszystko otworzyło. Otworzyło się. Wszystko w polu energetycznym. Nagle czułam wasze światełka, przywitałam się z wami, ale już nie miałam czasu się długo zastanawiać, ponieważ natychmiastowo mój przewodnik powiedział, że mam przywołać wszystkich wojowników. Wcześniej nie przywołałam wojowników. Jakoś nie czułam tego, że powinnam ich angażować. Wiedziałam, że ci, którzy być powinni i tak są. Ale mój przewodnik powiedział, że mam przywołać wszystkich wojowników światła. Przywołam więc wojowników świata, i w tym momencie już nie miałam czasu się dłużej zastanawiać, ponieważ wydarzyło się coś wyjątkowego, co na początku wyglądało tak niewinnie, bo już na kilku rytuałach tematki matki ziemi takie sytuacje miały miejsce. Ten początek. Otworzyła się dziura w niebie, ale nie tylko ta dziura, która była wcześniej, że widziałam gwiazdy, tylko otworzyła się dosłownie dziura w niebie. Portal się otworzył, wrota się otwarły, i nagle światło spłynęło na mnie, na Mariu Bukardi, na moim śnieżno-białym tarasie. I wiesz, jak to na początku wyglądało? Um, jeżeli chodzisz do teatru, to czasami są takie przedstawienia, gdzie jest nagle ciemno na scenie i tylko jeden taki reflektor rozświetla aktora. Tak to wyglądało. Po prostu w takim kręgu stałam kręgu światła. Ten słup światła, który spływał z góry. Ale ten krąg zaczął się rozszerzać. Najpierw wolno, wolno, wolno. Takimi okręgami. Był coraz większy, coraz większy. I w tym momencie mój przewodnik pojawił się przede mną. Ten przewodnik, który jest tutaj ze mną w mojej inkarnacji, który czuwa nade mną, który mnie prowadzi, abym mogła wszystko idealnie wykonać tutaj na Ziemi. I Mój przewodnik powiedział, że mam się skoncentrować maksymalnie na tej energii, która spływa z góry. Skoncentrowałam się na tej energii, i nagle moje ciało w tym odczuciu zaczęło się dematerializować i zaczęło się przekształcać w światło. Tak, jakby to ciało nagle przestało istnieć, i tylko moja dusza świeciła tym światłem. Ja stałam się tym światłem. Całkowicie. Tak jakby w ogóle nie było gęstej materii, tylko było to światło. I w tym momencie, gdy tak świeciłam sobie tym światłem, jak taka gwiazda, jakie słońce, gdy zapisałam to w mojej księdze już po rytuale, to wiesz co mi się przypomniało? To, o czym często ci mówiłam, że ludzie mówią do mnie słoneczko, słonku, słonek, już właściwie od samego początku mojego życia. Bo moja dusza. Pochodzi z pewnej planety, pochodzi z gwiazdozbioru Oriona, o tym już wiesz. I tam um, nie ma takiej gęstej materii jak tutaj, na Ziemi. I moja dusza jest takim światełkiem, takim światłem. Ona jest, tylko oczywiście, żebyśmy się dobrze zrozumieli, wiele ludzi mówi o tym, że dusze są świetliste. Ale w zależności również od tego, skąd ta dusza pochodzi, ona ma... No, każdy, każdy jest inny, każda dusza jest inna. To jest właśnie ta różnorodność boska, najwyższa, niezależna od religii, bo religie tylko ludzie stworzyli, żeby się kłócić między sobą, ale w rzeczywistości to jest jedna boska, najwyższa energia energia źródła. I ona jest tak różnorodna i ona jest tak potężna, że jak nie ma dwóch identycznych kotów, identycznych mrówek, tak i nie ma dwóch identycznych ludzi, nie ma dwóch identycznych dusz. I gdy moja dusza tak stała się tym światłem, to chyba siły źródła uznały, że znaczy ten odpowiedni moment. I to światło zaczęło się rozchodzić coraz dalej, coraz dalej i coraz dalej. I wiesz, jak mogę nazwać ten rytuał? Nie wiem, czy to był tylko pierwszy rytuał z całej serii, czy to był jedyny rytuał. Mam nadzieję, że siedzisz w tym momencie. Jeżeli nie, to sobie usiądź. To był sąd ostateczny. Ten rytuał to był sąd ostateczny. To był sąd. To był sąd Boży. To był sąd nad duszami, które są na ziemi i gdy widziałam to, co się dzieje to wierz mi, że chciałam to w pewnym momencie nawet zablokować ja jako Maria ale na szczęście siły wyższe dokładnie wiedzą, co robią i nie pozwoliły mi tego zablokować aż do odpowiedniego momentu poprzez mnie przechodziło boskie światło i pamiętasz, już kilka razy otrzymaliśmy takie wskazówki aby dbać o wibracje bo po wibracjach się poznamy. Bo po wibracjach będziemy sądzeni. Ale ja nie wiedziałam jeszcze wtedy, że to będzie miało taką formę, że to tak będzie wyglądać. I to było. Wiesz, ja jako człowiek próbuję sobie to wytłumaczyć. Ja sobie mówię tak, że każdy z nas miał szansę, każdy z nas. Otrzymał wskazówki, każdy z nas otrzymał impulsy od swojego anioła-stróża, każdy z nas ma już za sobą ileś tam inkarnacji i w tych inkarnacjach przez różne rzeczy żeśmy przechodzili, ale mimo tego ja jestem takim człowiekiem, który się lituje nad wszystkim. Ja się lituję nawet nad demonami, co wielu wojowników światła nie jest w stanie tego zrozumieć. Jak można się zlitować nad demonem? Ale moja dusza taka jest. I gdy nagle ta energia zaczęła przechodzić, zaczęła się rozchodzić, to wiesz, ja się to postaram również opowiedzieć takimi prostymi słowami. To wyglądało w ten sposób. To boskie światło przechodziło przeze mnie i rozchodziło się na ziemi. I to boskie światło sądziło, to boskie światło szło po wibracji, ale nie tej wibracji chwili. Bo czasami jest tak, że ktoś ma super wibracje, a potem ktoś go zdenerwuje i ma niskie wibracje. I prawda, gdyby w tym momencie nastąpił sąd Boży, to byłoby to niesprawiedliwe. A energie źródła, one widzą wszystko. Te energie źródła widziały całokształt wibracji z tej inkarnacji i ze wszystkich poprzednich. Te energie źródła szły po wibracji po świetle duszy. Czyli nie w tym momencie, akurat o godzinie 22 czasu polskiego, następuje sąd Boży, sąd ostateczny, i kto ma akurat wtedy dobre wibracje, to będzie wyniesiony na niebiosę, a kto ma złe wibracje, to zostanie z, y, strącony do podziemi. Ten sąd. Szedł po wibracji całego kształtu duszy, czyli po jej wszystkich inkarnacjach, po jej wszystkich doświadczeniach. I wiesz, jak to było widoczne? Miałam łzy w oczach w tym momencie, bo to, to było niesamowite przeżycie. I mimo tego, że jestem bardzo wytrzymałym człowiekiem, ja prawie nigdy nie płaczę, nigdy się nie rozczulam nad sobą. To jednak to było bardzo wyjątkowe jak ci to opowiedzieć to światło szło i ja widziałam wszystko tak jakby zobaczyć miliony miliony czy miliardy dusz, które są w tym momencie na ziemi, w ciałach jeszcze są w ciałach i ta energia źródła w takich ułamkach mini, 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 mini sekundy przechodzi przez tą duszę to światło jakby skanuje tym światłem, i już w tym momencie jest ten wyrok. Dlaczego mówię wyrok? Bo to było tak, że gdy popatrzymy na ludzi, to to wyglądało w ten sposób. To światło przechodziło jak taki laser, takie światło. Najwyższej frekwencji, to było również dla mnie słyszalne jako taki ultra, ultra, ultra wysoki dźwięk. Przy jasnym usłyszeniu jest to możliwe. Tak jak słyszymy na przykład wielu ryby, tylko na jeszcze innym poziomie. I to światło przechodziło przez danego człowieka, i niektórzy ludzie byli, jak gdyby, ich dusze były tak czarne. Że ten wyrok był natychmiastowy śmierć. Ja nie wiem, ile ludzi umrze w kolejnym czasie. Ja nie chcę tutaj nikogo straszyć, bo to nie o to chodzi. Bo śmierć jest również nowym początkiem, jest przejściem do innej, innej, innego wymiaru, ale niektóre dusze już nie wrócą na Ziemię, niektóre zejdą to pod ziemi. i To było widoczne. To było widoczne przy tym sądzie, że. Niektóre dusze były tak czarne, że one były, jak gdyby na nich był wyrok śmierci, nie wiem czy natychmiastowej, czy w jakimś konkretnym czasie, i strącenie do podziemi. I popatrz, ja mówiłam Ci o tym już wiele lat temu. Mówiłam Ci, że nastąpi taki moment, moment, gdy mrok będzie zbierał swoje plony, i że będzie szedł po wibracji. Ale że światło będzie szło również po wibracji, to nie było mi takie jasne. Nie, było, nie, byłam, nie miałam takiej świadomości tego, dopiero gdy to zobaczyłam. I to było niesamowite, bo to byli ludzie w różnych zawodach, w różnych sytuacjach. Byli ludzie, niektórzy na imprezach, niektórzy pod wpływem alkoholu, niektórzy byli całkiem normalni, trzeźwi, niektórzy byli gdzieś tam w pracy, niektórzy byli na wysokich stanowiskach, niektórzy byli. W slamsach, niektórzy byli no, cały kształt ludzi na całej ziemi. W jednej sekundzie widoczne. I to światło, które przechodziło, i, i tak taki, taki wyrok tutaj. Dusza jest zbyt ciemna, zbyt czarna, nie ma w sobie światła, nie otrzymuje światła. Tutaj już nie było szansy na to, żeby to światło otrzymać. Pamiętasz w tych poprzednich rytuałach dla Matki Ziemi, na samym początku, jeszcze żeśmy my, pracownicy światła, wojownicy światła, przekazywali światło do innych ludzi. Pamiętasz to? A od kilku rytuałów dla Matki Ziemi był taki zakaz, że nawet jeżeli będzie przekazywać światło, yy, to ono do tych. Dusz, które na to nie zasłużyły, nie dojdzie. Ono dojdzie tylko do tych, które mają już światło w sobie. I mnie to zastanawiało. Dlaczego? Dlaczego te siły wyższe nas blokują? Dlaczego mówią, że jeżeli wysyłamy światło, to rzucamy perły pod kopyta świń? Pamiętasz, były takie przesłania. I teraz mi to było jasne, że to już był cały ten proces, który był przygotowaniem na ten sąd ostateczny. I myśmy wszyscy mieli takie wrażenie, że ten sąd ostateczny to będzie taki, że. Niebo się otworzy, że spłyną archanioły, że wymierzą sprawiedliwość i mieliśmy takie wrażenie, że to wszystko stanie się tak materialnie, że nagle kość smici tutaj przylecą i będą wymierzać sprawiedliwość. A to się stało tak po prostu. Nie wiem czy to był tylko jeden taki proces czy będzie ich więcej. O to mnie nie pytaj. To jest dla mnie również znakiem zapytania. W każdym bądź razie ten proces był tak widoczny przy takich Tysiącach ludzi, że nie wiem, czy jeszcze coś podobnego nastąpi, czy tylko było tylko część, i jeszcze nastąpi część dla innych, i innych, i innych, bo nie udało się wszystkich osiągnąć. Dlaczego się nie udało, zaraz ci o tym opowiem. Ten rytuał został przerwany przez siły wyższe. Czyli ten, może dlatego, że zostałam namierzona przez siły demoniczne, przez siły mroku, było to dla mnie niebezpieczne? Za chwileczkę sama czy sam wyciągniesz wnioski, jak ci o tym opowiem. No i teraz idziemy dalej. I teraz tak. Niektórzy zostali od razu, wyrok zapadł, nie ma światła, zupełnie nie ma żadnej wibracji, gotowy do zejścia do podziemi. A przy niektórych ludziach to światło się zatrzymało, przeskanowało i powiedział: o, tu jest odrobinka światła. Ta istota otrzymuje szansę. Jak ta szansa wyglądała takimi moimi ludzkimi słowami? Ta szansa wyglądała w ten sposób, że jak gdyby olśnienie, oświecenie. Czyli wielu ludzi otrzymało tą szansę na takiej zasadzie, że nagle zobaczą, co robili źle, że to jest niedobre, ale nie niedobre z punktu widzenia ludzkiego, tylko z punktu widzenia wyższego, boskiego. I otrzymają tę szansę, by jeszcze to światło w sobie aktywować i zwiększać. I to, to skanowanie miało różne procenty, tak to mo mogłabym nazwać. Tak jak często w wirtualach mm, świec intencyjnych, również ten procent jest przyjęcia y, danego życzenia, tam na przykład 90%, 91%, 20%, 30%, prawda? Różne mamy wyniki. Tak i tutaj przy tym skanowaniu było tak, że niektórzy byli od razu, zejście do podziemi. Niektórzy mieli malutki, takie maluteńkie światełko w sobie, otrzymali więc impuls do zmiany, tak jakby szansę przez kolejny czas, żeby jeszcze tej zmiany dokonać. Niektórzy mieli więcej tego światła, to dostali jak gdyby takie wsparcie, tak jakby to światło, które mieli w sobie zostało jeszcze wzmocnione. I to był taki piękny obraz, który widziałam, na przykład widziałam człowieka, w slumsach. To była rodzina. W jakichś slumsach, to chyba było w Indiach. I ci ludzie żyli na strasznych, w strasznych warunkach, po prostu strasznych. I tak można powiedzieć, każdy z kowalem swojego losu naturalnie, ale niekoniecznie. Bo w tych ludziach było tyle światła, ale jeszcze nie maksymalnie, że oni coś, to, że oni się w tych slumsach znaleźli, to było wynikiem ataku sił demonicznych, czyli ludzie pod wpływem demonicznych, demonicznym im coś zabrali i oni znaleźli się nagle w tych slamsach. Oni na te slamsy zupełnie nie zasłużyli. I ta energia wyższa dała im takie wzmocnienie dobrobytu. To było niesamowite. Ja nie wiem, co w życiu tych ludzi się wydarzy, bo to już nie jest moja sprawa, żeby tam zaglądać w takie rzeczy, nie zostałam do tego uprawniona. Ale jestem pewna, że ci ludzie nagle otrzymają jakiś podarunek od wszechświata, który im pomoże zmienić ich życie. Widziałam człowieka bezdomnego, który mieszkał pod mostem, bo ktoś go wykorzystał, ktoś go oszukał, ale on na to nie zasłużył, bo on miał poprzednie przepiękne inkarnacje, gdzie bardzo dużo dał z siebie, gdzie bardzo dużo pracował um, pozytywnie. Tutaj nie chodzi o taką pomoc yy, dla innych, gdzie coś jest z tym związane, że ja ci coś dam, to otrzymam od ciebie. Nie, to była taka świetlista dusza, która bardzo dużo zrobiła dla innych istot, dla innych ludzi również, ale głównie dla innych istot, i nagle została tak zaatakowana przez te siły demoniczne, teraz w tym aktualnym czasie, że znalazła się pod mostem, jako bezdomny. I on również otrzymał tyle światła, takiego, jakby powiedzieć, jakby nagle ta siła boska wylała nad, to, nad tym człowiekiem róg obfitości. Ja nie wiem, czy on znajdzie może walizkę z pieniędzmi, może ktoś wyciągnie do niego pomocną dłoń. Jak to się przełoży w materii, tego nie wiem dzisiaj. Inni otrzymywali wsparcie, inni otrzymywali tylko impuls, takie oświecenie a inni zostali całkowicie zepchnięci do podziemi. I, I wiesz, ja w ostatnim czasie bardzo dużo pracuję nad myśliwymi, bo mnie ten temat bardzo porusza. I bardzo wielu przekazuje takie szanse, takie myśli, żeby właśnie ich olśniło, że co oni robią i tak dalej, że to, to nie ma akceptacji wśród normalnych ludzi i tak dalej. I i myślę, że dlatego również siły wyższe w tym rytuale mi coś pokazały. Pokazały mi również właśnie człowieka, mężczyznę. To był młody człowiek. On mógł mieć koło czterdziestki, który właśnie wrócił z polowania. Czyli gdzieś mniej więcej przed tą godziną drugą, przed tą godziną tego sądu ostatecznego wrócił z polowania. I on na tym polowaniu zrobił coś strasznego. On na tym polowaniu zamordował y, Lisią mamę, i zadeptał jej malutkie liski. Zamordował te malutkie liski. Ale to nie był jeden, jedyny z jego takich wykroczeń, bo on już miał ich bardzo dużo na swoim koncie. I jego dusza była cała czarna. I wiesz, teraz rozumiem, że czasami tak wysyłaliśmy światło do kogoś, prawda? Chcieliśmy komuś pomóc i tak dalej, tak na siłę, a to jak grochem o ścianę. Bo jeżeli czyjaś dusza już z poprzednich inkarnacji była taka czarna, taka ciemna, jak na przykład dusza tego człowieka, która akurat tak punktowo zobaczyłam, to, to, to nie było szans, żeby jakikolwiek promyczek do niego dotarł. Ale siła wyższa jest zawsze sprawiedliwa, siła boska. I ta, ta boska sprawiedliwość nam się tak czasami wydaje, jako człowiekowi, a kiedy wreszcie ta sprawiedliwość kogoś spotka? My nie widzimy wszystkiego. Ale siły wyższe siły boskie widzą wszystko, i one widzą wszystko przez wszystkie inkarnacje. I one dają tysiące szans, żeby coś zmienić. Ale jeżeli ktoś cały czas, cały czas, cały czas służy tym istotom demonicznym i wszystkie te szanse zignorował, to w tym momencie było to widoczne. Jak na przykład jego dusza, ona została od razu czarna, ciemna, do podziemi. Ja nie wiem, czy ten mężczyzna umrze. Może jutro, może już umarł. Może umrze, nie wiem, za 10 lat, ale już jest bez duszy i jego dusza już została ściągnięta. Ja nie wiem, ile on jeszcze będzie egzystował jako biorobot, czyli tylko ciało bez duszy, tak zwane zombie. I tak wyglądał ten nasz 92 rytuał dla Matki Ziemi. To była ta druga część, ale ta druga część miała jeszcze swoją końcówkę. I teraz, jeżeli jesteś osobą bardzo wrażliwą, której się śnią różne rzeczy i tak dalej, to w tym momencie zakończ to spotkanie, bo to, co teraz opowiem, może wywołać gęsią skórkę na plecach. Dlaczego ten rytuał, ten sąd ostateczny został przerwany, i ja mam takie wrażenie, jako moja dusza, że on nie został dokończony. Dlatego na pewno nastąpi jeszcze jeden przynajmniej jeden. Nie wiem, czy w czasie rytuałów dla Matki Ziemi, czy siły wyższe to inaczej jakoś uregulują, może przez inną duszę, która działa podobnie jak ja na Ziemi. Nie wiem, czy jestem jedyną duszą, która robi coś takiego. I. Co się wydarzyło? W tym momencie, gdy zobaczyłam tego mężczyznę, zobaczyłam to, co on zrobił. Może moje wibracje spadły w tym momencie, jako Marii Bukardi, no bo to był straszny obraz. W tym momencie coś trzasnęło w lesie obok. Ten trzask powtarza się bardzo często w czasie rytuału dla matki ziemi, szczególnie tych rytuałów dla matki ziemi z tej wyższej półki, czyli tych trudnych rytuałów dla matki ziemi. I ja, jako człowiek, pomyślałam sobie w tym momencie: ktoś mnie obserwuje, a może to jakiś zwierzę, jakiś ptak? I nagle, gdy się pojawiła ta myśl, bo to wybiło mnie, jak gdyby z tego. Z tej całej energii. W tym momencie, gdy zadałam to pytanie, ktoś mnie obserwuje, zobaczyłam duszę kobiety. Ja znam tą duszę. Ja już kilka razy tą duszę odczułam, gdy spacerowałam po tym lesie. To jest dusza przywiązana do ziemi, ponieważ ta kobieta została zamordowana tutaj, w tym lesie. To musiało mieć miejsce kilkaset lat temu. Nie zgłębiałam jeszcze tego, ale myślę, że powinnam to zgłębić w kolejnym czasie, bo to nie przypadek, że, że ta dusza cały czas się próbuje ze mną kontaktować. I nagle, w tym momencie, gdy ja tą duszę zobaczyłam, to powiedziałam do niej: na takiej zasadzie, zaufaj. Jeżeli to, co się wydarzyło, wydarzyło się i byłaś niewinna, jeżeli Twoja dusza jest czysta, to to boskie światło pomoże Ci się uwolnić. I nagle widziałam więcej takich dusz, czyli przeszłam na ten poziom tych dusz, tych dusz przywiązanych do Ziemi. I to rzeczywiście to boskie światło działało nie tylko na. Ciała, czyli dusze, które są w tym momencie w ciałach, ale ten kolejny etap to były te dusze, które nie mają ciała, które są na Ziemi, które zostały tutaj przywiązane poprzez morderstwa, samobójstwa, poprzez zbyt szybkie pochowanie zwłok. Hmm. No, teraz się tak szybko chowa ludzi, prawda? Po śmierci, albo się ich unicestwia, pali się je w, krem, w krematoriach. No, jeżeli się to komuś jeszcze źle nie kojarzy, to nie wiem. Um. Dusze przywiązane do Ziemi, czyli dusze, które w jakiś nienaturalny sposób przeżyły śmierć, zostały im zabrane ciało, ale ich proces tutaj na Ziemi jeszcze nie został zakończony. I nagle te wszystkie dusze zaczęły tak ręce wyciągać, jak w najgorszym horrorze, jakby chciały zabrać to światło. Tak, wyobraź sobie, jak są koncerty, na przykład jakieś tam gwiazdy w cudzysłowie, i nagle ci fani tak. Próbują rękami dosięgnąć tej gwiazdy. Jakby ją, jej dosięgnęli, to by ją rozszarpali po prostu na części, bo każdy chciałby mieć jakiś kawałek, kawałek jej ciała albo ubrania. Tak to wyglądało. I w tym momencie, gdy to się zaczęło dziać, że te wszystkie dusze nagle zaczęły w moim kierunku wyciągać te, te ręce w cudzysłowiu, mój przewodnik natychmiastowo zakończył rytuał. On przerwał to połączenie. On odciął mnie od tego, ten um, słup światła się zamknął, czyli zamknęły się, zamknął się ten portal. I myślę, że mój przewodnik, który ma siłę um, boską, nazwijmy to tak, nie siłę jak um, siła boska ze źródła, tylko troszeczkę inną, on zablokował to, aby mnie chronić. Jestem tego pewna. Że po prostu te dusze rozszarpałyby mnie na strzępy w tym momencie, bo one czuły to światło. One czuły to światło i one chciały tego światła. A tego światła nie można zabrać. To światło jest. To siła wyższa decyduje, do kogo to światło idzie i w jakiej ilości. A one chciały, jak gdyby, chwycić się tego światła. No, jak dusza chce do światła, prawda? No, normalne. I to było straszne przeżycie. Po prostu straszne. Ja się długo zastanawiałam, czy mogę ci w ogóle o tym opowiedzieć. Bo, bo wiesz, ja nie, ch nie chcę, żeby ktoś się źle czuł, żeby ktoś czuł strach, ale, ale muszę ci o tym opowiedzieć, bo może jesteś właśnie taką duszą, której częścią powołania jest pomoc dla takich przywiązanych dusz do Ziemi. Bo niektórzy z nas takie, takie funkcje mają tutaj, są tutaj na Ziemi, i, i częścią ich powołania jest coś takiego. I dlatego na sam koniec opowiedziałam ci o tym i to był właściwie koniec rytuału, bo światło zostało odcięte, um, ja wiedziałam, że gdy mój przewodnik ingeruje w coś takiego, to jest sytuacja podbramkowa, to jest dla mnie duże niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo albo dla ciała, albo dla połączenia ciała z duszą, no siły wyższe już wiedzą jak jest niebezpieczeństwo, albo że rytuał został namierzony przez istoty demoniczne i to jest ich atak w tym momencie i dlatego musi to zostać przerwany, żeby nie mogły, jak gdyby rozwiane energetycznie, żeby nie mogły uderzyć we mnie, jako w ten punkt. I gdy to zostało przerwane, to nagle stanęłam na tym tarasie, już tak bardziej materialnie, już a, nawet was nie czułam. To zostało to połączenie ze wszystkim przerwane. I z wojownikami, i z uczestnikami, i z energią wyższą, ze wszystkim. Na moim tarasie, tak jakby tylko w wydzielonej przestrzeni, ukrytej niewidzialnej przestrzeni, był mój przewodnik, czyli jest to istota boska, ale nie istota boskiego źródła, żebyśmy się dobrze rozumieli, po i, i kilka jeszcze takich istot boskich. Gdybyśmy tak popatrzyli do mitologii, to moglibyśmy Nazwać te istoty po imionach, prawda? Każda również ma szczególne funkcje, szczególne właściwości. Wtedy mój przewodnik powiedział tak, że jeden z bogów nordyckich chce ze mną rozmawiać. I czy jestem na to gotowa? Ja jako Maria Bukarni, Maraj Maren, powiedziałam, że naturalnie jestem na to gotowa, ale powiedział, że. I jeszcze zanim spotka się ze mną ten Bóg, zanim zacznie ze mną rozmawiać, to on jeszcze ma dla mnie jakieś e, coś, co powinnam przyjąć, co nie, nie powinna coś, co chciałoby mi podarować. Mój przewodnik i że mam wystawić obie dłonie do przodu. Wystawiłam obie dłonie do przodu i nagle do jednej dłoni, do prawej dłoni otrzymałam coś takiego, nie wiem, czy powinnam o tym mówić, ale myślę, że tak. Otrzymałam coś takiego, co mogłam powiedzieć, o taki pirat albo bryłka złota. I zaczęłam się tak zastanawiać, ja jako Maria, co to jest bryłka złota? I mój przewodnik dał mi odczuć, że nie powinnam się nad tym zastanawiać, co to jest. Tylko, jeżeli to przyjęłam, to skoncentrować się na tej wibracji. Tak też zrobiłam. W tym momencie do drugiej dłoni, do lewej dłoni, otrzymałam również taką bryłkę, którą na początku myślałam: Co to jest? Jest to szafir? I znowu mój przewodnik powiedział mi, że mam przestać się zastanawiać nad tym, co to jest, tylko przyjąć tę energię. Jeżeli już się zdecydowałam ją przyjąć, to ją przyjąć. I wiesz, ja tak myślę, że to był czarny kamień. Ty wiesz ten. Tajemniczy, czarny kamień, który świeci na niebiesko. I mój przewodnik powiedział mi: Jeżeli czuję na to gotowość, to mnie wzmocni, pomoże mi na mojej drodze, dalszej drodze. To mam połączyć te dwie energie i przyjąć je do mnie. Do mojego ciała. Tak również zrobiłam. Połączyłam te obie energie i przejęłam je do mnie. One, jak gdyby, wchłonęły się w moje ciało materialne, ale również w moją duszę. To było takie w tym momencie, to ciało jest razem z duszą, jest połączone. I w tym momencie zapytał mnie, czy jestem gotowa na to spotkanie z tym jednym z Bogów nordyckich. Ja powiedziałam, że tak, że jestem gotowa. Powiedział mi, że mam się odwrócić w lewo. Odwróciłam się w lewo i spotkałam się z tym nordyckim Bogiem. Otrzymałam od niego prezent. Otrzymałam od niego taki atrybut. I wiesz, że to wcale nie był przypadek, że cały ten rytuał miał miejsce w środku burzy, bo właśnie ten bóg nordycki jest bogiem burz i piorunów. I po tej rozmowie ja z tym bogiem kiedyś się już spotkałam, gdy byłam w Islandii. Gdy śledzisz moje nagrania, to już z pewnością wiesz, o którego Boga chodzi. I teraz dla tych wszystkich osób niedowiarków, które od razu tutaj się uczepią jakiejś religii fanatycznie, że jest tylko ta i ta religia, my możemy sobie wierzyć w co chcemy, a te istoty i tak są. Czyli nawet jeżeli nie wierzymy, że one są, to one i tak są. Nasi dziadowie, pradziadowie dawali im różne imiona, ale zazwyczaj to samo imię, w, w tak zwanej starej reliki słowiańskiej oznaczało tą samą energię w religii egipskiej, tą samą energię w religii celtyckiej, tą samą energię w religii germańskiej, nordyckiej czy jakiejś innej. Czyli my sobie możemy wierzyć w co chcemy, a tych istot to i tak nie interesuje. One i tak są. I gdy to się odbyło wszystko, otrzymałam również wskazówki um, że powinnam pewne rzeczy zmienić. Była to taka bardzo wyjątkowa rozmowa, rozmowa bez słów, ponieważ ta komunikacja odbywa się na, na innej płaszczyźnie, która dotyczyła troszeczkę mnie prywatnie, ale niekoniecznie, ponieważ właściwie wszystko, co ja tutaj robię w tym życiu prywatnym, robię również jako moja dusza, wykonując te zadania. I następnie mój przewodnik, gdy to spotkanie się zakończyło, e, zapytał mnie, czy jestem gotowa spotkać się z boginią, z jedną z bogiń celtyckich, to znaczy dokładnie powiedział mi imię, prawda, nie mówił mi, a spotkasz się z bogiem nordyckim, albo spotkasz się z e, bogiem takim czy innym, tylko powiedział mi imię, a że ja znam się na mitologii, to wiem oczywiście, ja, jakie to imię, w której mitologii, w, której, w którym kręgu kulturowym było wykorzystywane no nie na darmo siły wyższe sprawiły, że w tej inkarnacji studiowałam historię, to też już nie ma przypadków i gdy spotkałam się z tą boginią to było podobnie, miałam się odwrócić tylko w kierunku w prawo, czyli wcześniej odwróciłam się na północ dokładnie, a z tą, gdy spotkałam się z tą boginią, odwróciłam się w kierunku południowym Południowo-wschodnim. I ta bogini podarowała mi również atrybut. To jest bogini, która kojarzy nam się z kwiatami, z rozkwitem, świeżością, wiosną. Taką młodą kobietą, ale w której skrywają się wszystkie te aspekty. I wiesz? I jeden z tych aspektów tej kobiety, która przechodzi przez te wszystkie fazy, to na pewno znasz. E, bracia Grimm, jak dobrze pamiętam, opisywali bajkę pani Zima. Ja już ci kiedyś o tej bajce opowiadam. Tam chodziło o dwie siostry. Z których jedna ukuła się wrzecionem w palec, wpadło, e, i to wrzeciono wpadło i do studni, i złama cocha powiedziała, że jak to e, wrzeciono zgubiłaś, to teraz musisz skoczyć do tej studni i to wrzeciono przynieść. Ona rzeczywiście skoczyła do tej studni i ona spotkała się z panią zimą, czyli z panią Chole. Przechodziła przez różne etapy, tam w tym w tej całej, w tej całej historii, i później, gdy Opuściła królestwo pani Hole, czyli pani Zimę, to otrzymała nagrodę. Została obsypana złotem. A ta druga siostra, która również chciała tak zostać obsypana złotem, pod namową macochy też wskoczyła do tej studni i y, poszła do pani Hole, no, ale że była leniwa, że była zła, że jej dusza była czarna jak smoła, to oczywiście nie wykonała wszystkich zadań y, i została ukarana została oblana smołą. I wiesz, to, to jest niesamowite, jak to się wszystko zgrywa w jedno z tym sądem ostatecznym. Dlaczego akurat ta bogini chciała się ze mną spotkać po rytuale? I dlaczego w tym rytuale, w czasie tego sądu było to widoczne jako złote światło albo taka czarna, jakby taka czarna maś, która nagle te dusze oplotła i ściągnęła je do podziemi. Dokładnie tak jak w tej bajce. Piękne, prawda? Piękne i straszne zarazem. To były wszystkie moje przeżycia z naszego 92 rytuału dla Matki Ziemi. Jestem bardzo ciekawa, czy brałaś udział, czy brałeś udział, jakie były Twoje przeżycia, jeżeli jeszcze ich mi nie napisałaś, nie napisałeś, nie wysłałeś. Jak ogólnie odczuwasz ten czas energetyczny, który jest teraz? Bardzo wyjątkowy czas. I pamiętaj. Kolejny czwartek widzimy się znowu na naszej ceremonii, 138 ceremonii. I w kolejny nów księżyca widzimy się na rytuale świec intencyjnych, zaćmienie słońca. Bardzo wyjątkowy czas, właśnie, żeby, żeby coś oczyścić w swoim życiu, czyli świece oczyszczające, świece ochronne. I ten ciężki czas przechodzimy razem. Pamiętaj, wszystkie wskazówki. Masz na mojej stronie, na moim blogu, tutaj również w opisie poniżej znajdziesz ten link, jeżeli jeszcze nie wiesz, jaka to jest strona i wszystko będzie dobrze, wszystko będzie tak, jak być powinno. Dziękuję, do zobaczenia wkrótce. Twoja Maria Bukardi.